zdobyłem pierwsze diamenty! Figlandrony, Mięta z tej strony, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszych Miętowic, czyli własnych moich prywatnych wojanowic. I słuchajcie, kochani, dzisiaj, tak jak mówiłem, słuchajcie, dzisiaj idziemy po diamenty, idziemy znaleźć moje pierwsze diamenty. Nastał ten czas, kiedy wpadnijcie koniecznie na mój sklepik z koszulkami, zostawcie subika i oczywiście lajeczka takiego pięknego. Kochani, nastał czas na to, byśmy wyposażyli się w przepiękną, lesieniącą, diamentową zbroję, albo chociaż diamentowy kill-off, i już będę zadowolony. Więc dzisiaj, słuchajcie, idziemy do kopalni, żeby te diamenty, słuchajcie, znaleźć. Ale zanim to, przydałoby się zrobić, słuchajcie, jakiś następny, myślę, kill-offik i zapasowy, wiecie, tak z 2-3 kill-offy, bo ja znam się na tym, słuchajcie, uwierzcie mi. Ja pójdę zaraz do kopalni, zaraz się okaże, że nie będę miał kill-offa, zaraz mi się ten zniszczy, więc lepiej na zapas zróbmy sobie tak z te 2 kill-offy, słuchajcie, proszę bardzo, cyk, cyk, cyk. Słuchajcie, pójdziemy sobie jeszcze, może weźmiemy jakąś moją jedną, dwie, może 3, może 15 kurek. Słuchajcie, zobaczcie, ile ich tu jest, zobaczcie, ile tego wszystkiego tu jest. Będziemy musieli sobie troszeczkę, niestety, ich teraz no rozumiecie, no po prostu polikwidować, bo nazwijmy to bardzo humanitarnie. Musimy sobie narąbać tutaj mięska. Jedzonko się jak najbardziej, myślę, kopalni przyda, słuchajcie. Więc weźmy sobie tutaj krówkę jakąś, owieczkę jakąś i świnkę jakąś. Nie, nie mamy jeszcze świnek, zapomniałem. Słuchajcie, będziemy musieli wybrać się po świnki. Będziemy musieli wybrać się po świnki, ale to nie dzisiaj. Dzisiaj idziemy, słuchajcie, do kopalni szukać moich pierwszych diamentów, bo to jest dzisiaj naprawdę, naprawdę ważne. Jak znajdziemy pierwsze diamenty, to już będzie można coś zacząć myśleć z następnymi, słuchajcie, że słuchajcie, ile mam tu jakichś rzeczy, ile mam? No dobra, troszeczkę się jakichś rzeczy tutaj nakopało. Wrzucimy sobie jeszcze do przepalenia, słuchajcie. Ale mam jajców, ale mam jajców. O matko, ile ja mam jajców? Dobra, te jajca sobie na razie odłożymy, słuchajcie, do skrzyneczki na wszystko. Ale tych jajek jest naprawdę. O matko, o matko, o matko, o matko, o matko. To jest po prostu 1 500 109 jajec. Słuchajcie, dobra, to jeszcze możemy sobie odłożyć, bo nie potrzebuję tyle niebieskich. W ogóle będziemy musieli je przefarbować na jakieś kolorowe, słuchajcie, bo na pewno jakiś kolorowy projekcik sobie wpadnie, słuchajcie, mam pomysł na jakąś epicką, na przykład latarnię morską. Z racji, że mieszkamy dosyć blisko wody, to by się przydało walnąć tutaj gdzieś taką epicką, może kolorową właśnie latarnię morską, albo właśnie tradycyjną latarnię morską i jakąś kolorową wieżę, słuchajcie, to na pewno będzie trzeba, słuchajcie, coś takiego zrobić. A my w takim razie, słuchajcie, lecimy, lecimy, słuchajcie, lecimy do kopalni. Jak wiecie, mamy tutaj koło domku dosłownie strasznie, strasznie bliziutko, bo tu już mamy, słuchajcie, zejście, przepiękna wyrwa. W ogóle jeszcze nie wykopałem tego tutaj rudy miedzi. Jeszcze nie wykopałem tej rudy miedzi, bo jakoś mi się tak, słuchajcie, nie chciało. Weźmy sobie to w drugą łapkę na razie. A nie, dobra, czekajcie, może nie w drugą łapkę. Witam pana Zenona, witam pana Zenona. Ja nie chcę słuchać tutaj disco polo na razie. Nie, nie, podziękujemy panu Zenonowi. Pan Zenon, ja pana Zenona bardzo szanuję, ale pan Zenon, po prostu jego muzyka jest nie do wysłuchania, rozumiecie? Dobra, postawmy sobie coś, słuchajcie, ale dziursko, słuchajcie, ale tu jest totalne dziursko. Jak ja bym tam wpadł, to ja bym po prostu zdedał, rozumiecie? O, tutaj coś mamy, to w sumie można, słuchajcie, wykopać. Kopmy się, słuchajcie, chyba na F5, to będzie tak bezpieczniej, rozumiecie, no. Bo jak zaraz nam tutaj jakiś zombiaczek wyskoczy. O, już widzicie, Zenek tutaj się pałanta. Zenuś, ja cię prosiłem. Nie, nie, nie będę słuchał twoich muzyk. Nie, nie będę, słuchaj, no nie będę, no. Nawet siłą mnie nie zmusisz, słuchaj. Nawet siłą mnie nie zmusisz, Zenek. Nie ma to tamto, nie ma to tamto, Zenek. Nie zmusisz mnie nawet, słuchaj, normalnie, siłą nie zmusisz mnie. Mamy creepera, słuchajcie, trzeba uważać na creepera, trzeba uważać na creepera. Zobaczcie, jak się piękny tam świecą, już jakieś rudy normalnie. Słuchajcie, czy mi coś tu łazi, czy ja mam tylko jakieś zwidy? Ja chyba, słuchajcie, mam jakieś zwidy. Chodź tu, kipul, chodź tu. Możesz sobie wybomb se tam, możesz sobie wybombić, słuchaj, tylko mnie nie wysadzaj. Zenon, przyjdziesz do mnie, czy nie? Zenuś, przyjdziesz do mnie? Chyba do mnie nie przyjdziesz. Dobra, no nie, przychodź, Zenuś. Ja zbytnio ciebie nie potrzebuję. Złotko, patrzcie, jak się świeci. Po prostu przepięknie wygląda się. Po prostu przepięknie ono wygląda. Wykopmy sobie to złotko, słuchajcie. Złotko też się przyda, czemu nie? Pójdziemy sobie na przykład do Netheru i będziemy mogli sobie handlować, słuchajcie, z jakimiś tam piglinami. A to się jak najbardziej, słuchajcie, na pewno przyda. Czy ja słyszę zombiaczki? Ja słyszę gdzieś zombiaczki, ale nie wiem, gdzie te zombiaczki są. Tu jesteś, Zenon. Siemanero, siemandero, Zenon. Siemandero, Zenon, siemandero, ale nie możesz, nie jemy, nie, mięta nie jest do jedzenia, ten akurat mięta nie jest do... Ale miałem zlagowanie, słuchajcie, ale miałem zlagowanie mózgu, słuchajcie. Ja myślałem, że tam są diamenty, bo słuchajcie, diamenty się tu normalnie, słuchajcie, świecą na miętowicach.
I to ja rozumiem. Za pierwszym razem diamenciki, już widzę diamenciki. To mi się, słuchajcie, podoba. Nawet są w wodzie, możemy sobie tam skoczyć. Jeżeli chcecie, żebym w tym momencie tam skoczył, słuchajcie, zostawiacie łapeczkę w górę. W tym momencie zostawiacie łapeczkę w górę. A ja, słuchajcie, wykonuję skok wiary. O! Udało się, słuchajcie, udało się, wykonałem skok wiary i przy tym nie zedłem. Słuchajcie, co tu mamy? Mamy glowing saka, słuchajcie, mamy glowing saka, mamy torbiel ze świecącym atramentem. Słuchajcie, będziemy mogli sobie zrobić świecącą ramkę na przedmioty. Myślę, że to jest jak najbardziej spoko opcja, słuchajcie. Weźmy sobie tu na razie to zaklejmy, słuchajcie, żeby można było sobie tutaj wykopać nasze pierwsze diamenciki. Nasze pierwsze diamenty mamy! Mamy, słuchajcie, naszego pierwszego diamenta. Szkoda, że nie ma tutaj więcej, ale mamy jednego diamenta, słuchajcie, jak najbardziej jeden diament. Mi się, słuchajcie, bardzo to podoba. A redstone, słuchajcie, wiecie, też możemy sobie wykopać, bo wiecie, jakieś tam mechanizmy czasami będziemy sobie robić, więc jak najbardziej możemy sobie wykopać. Co mi tu bije? O, Baśka! Witam pana, albo panią. Witam panią. Witam, 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 witam. I o zdrowie pytam. Dzień dobry, pani Baśko. Dzień dobry, pani Baśko. Pani Baśka, ale pani Baśka normalnie będzie tutaj zdedana, normalnie, rozumiecie? Będzie po prostu wykończona. Pani Baśka z nami nie da rady. Baśka, możesz se strzelać fochy i strzelać strzałami, ale słuchaj, Baśka, 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 ty z nami po prostu nie wygrasz. Ja widziałem, jak on zdechł. Nie! Co jest? Co to było? Co on robi? Co to było? Dobra, kurde, tego. Kolejne! Ej, super, dobra, wykopujemy, słuchajcie, mam kolejne diamenty. Albo, słuchajcie, nie wiem, może to jest jakaś podpucha. Nie no, wykopujemy, słuchajcie, te diamenty. Czy ktoś we mnie strzelił? Gdzie? Baśka! Tam są kolejne! Baśka, stoisz pomiędzy mną a drogą do diamentów. Wiesz, co to znaczy? Baśka, wiesz, co to znaczy? Ja cię muszę normalnie wykończyć. Słuchajcie, mamy dwa diamenty. Słuchajcie, mamy dwa diamenty. Gdzie były te diamenty, te pierwsze? To są... One, jest więcej ich, jest ich więcej. Słuchajcie, jest tych diamentów więcej. Mamy trzy diamenty, już nam starczy na kilo. Słuchajcie, starczy nam, słuchajcie, na kilo. A zobaczymy, ile tu będzie. Słuchajcie, obstawiam, że tu będzie jeden diament. Bo już w tamtym mieliśmy w podłodze i tam był jeden diament, więc jak tutaj będzie jeden diament, no to słuchajcie, wygrałem normalnie od was. Nie wiem co. Jest więcej niż jeden. To są cztery! A, tu jest pięć! Dobra, tu jest pięć, okej, dobra, to już jest normalne, to wszystko. Tu jest sześć diamentów, słuchajcie, tu jest sześć diamentów, nie wierzę. Nie wierzę, tu jest sześć diamentów. Największe złoże, jakie znalazłem w ogóle w moim życiu. To jest największe złoże, jakie znalazłem w moim życiu, słuchajcie. To jest największe złoże diamentów, jakie w ogóle kiedykolwiek wykopałem! Mamy 11 diamentów, słuchajcie, 11 diamentów. Jesteśmy po prostu mistrzami Minecrafta, słuchajcie, jesteśmy mistrzami Minecrafta, normalnie, rozumiecie? Słuchajcie, trzeba znaleźć więcej, ja jestem już pewien, że tu będzie coś więcej. O, żelazo, słuchajcie, żelazo też się przyda, słuchajcie, bo lepiej zrobić sobie, wiecie, jakieś żelazne łapaciki, a te diamenty jednak zaoszczędzić na przykład na jakiś kilofik, czy na przykład, nie wiem, może jakąś klatę już sobie zrobimy, słuchajcie, może jakąś diamentową klatę, rozumiecie? O, tu bo w ogóle woda jest. A, bo tu jest wejście do glow squidów, słuchajcie, tu jest wejście do glow squidów. Dzień dobry, panie glow squidy, czy mamy tutaj coś ciekawego, może jakieś diamenciury, co? Może nie, może jednak nie, ale tam, o, proszę, tutaj są złotko. Tutaj jest jakieś coś, jakieś piękne, takie. Ale pięknie się świecicie, słuchajcie, pięknie się świecicie, normalnie świecicie się cudownie. Przyjdę tu jeszcze do was, obiecuję, słuchajcie. Na razie sobie to zaklejmy. I nie będę tutaj na razie wchodził, słuchajcie, nie będę tu na razie wchodził. Idziemy sobie, słuchajcie, dalej. Może tutaj coś ciekawego, słuchajcie, będzie. O, tu jakaś dziurka. Tu jakaś dziurka, będziemy mogli na pewno sobie tutaj wejść. Diamenciory kolejne! Słuchajcie, mamy kolejne diamenciory. No i super, no i tak to mogę się bawić, słuchajcie, tak to mogę się bawić. Wykopmy sobie, słuchajcie, jeszcze to. Czemu nie? Czemu nie? Możemy jeszcze sobie wykopać trochę redstone'a, słuchajcie. Żelazo też by się w sumie przydało. Nie pogardziłbym, słuchajcie, żelazem. Tu mamy diamenty. O, diamenty, tak. Mamy wszędzie diamenty, tak, oczywiście. Nie mamy diamentów, tylko tu mamy oczywiście złotko. Złotko się jak najbardziej przyda, tak jak mówiłem, jak pójdziemy sobie, wiecie, do jakiegoś netheru, to wiecie, przyda się złotko. Przyda się złotko, bo będziemy mogli sobie normalnie, słuchajcie, pohandlować z panami piglinami. Jeszcze więcej! O, i to mi się podoba, to mi się podoba. Czy tu jeszcze jest coś więcej? Nie, tylko dwa były. Dobra, mogą być dwa. Nie jestem zły, jak najbardziej myślę, mogą sobie być. O, i tu jeszcze trochę żelazo, no jak najbardziej. Ja tam mogę, słuchajcie, takie żelazo wydobywać, słuchajcie, jak tak blisko jest, może gdzieś tu. Lepiej to zawalę, bo mam wrażenie, że to by się na mnie zawaliło. Jakbym zaczął kopać, to mam takie przynajmniej wrażenie, żebym, słuchajcie, zaraz tutaj normalnie został zgnieciony przez tego gravla. A ja po prostu nie chcę być, słuchajcie, zgnieciony przez tego gravla, bo to by było, słuchajcie, troszeczkę jednak takie słabe stracić, słuchajcie, te nasze 13 diamentów, 13 pięknych. O, patrzcie, złotko, złotko. I to mi się podoba, słuchajcie. I to mi się, słuchajcie, podoba. Ja mogę złotko wydobyć. Może więcej? Więcej? Nie, nie ma, dobra.
No i kolejne! Co to jest? Ktoś powie pewnie, Mięta, ty to ustawiłeś. Ty tu masz Creative'a, słuchaj. Ty tu masz Creative'a, a ja wam coś pokażę. Patrzcie, spróbujemy sobie wpisać gamę, modę, creative. Nie da się, widzicie? Nie da się wpisać. Nie da się wpisać, to jest po prostu nie, nie. To jest niemożliwe, słuchajcie, to jest niemożliwe. Ale dobra, to słuchajcie, jak dają diamenty, to my je sobie po prostu wykopiemy. Mamy, patrzcie, mamy już 17 diamentów. O matko, matko, mam 17 diamentów. Nie mogę, słuchajcie, w to uwierzyć. Cały czas nie mogę w to uwierzyć. Okej, dobra, idziemy, słuchajcie, gdzieś dalej, może tutaj jest jakieś przejście, słuchajcie. Może tutaj coś będzie, słuchajcie, może tutaj coś będzie. Liczyłbym w sumie już nie na diamenty, ja już bym w sumie tutaj liczył na jakiegoś węgla, słuchajcie. Bo węgiel też by się przydał nakopać, słuchajcie. Do domku troszeczkę węgla by się przydało. To będziemy kopać to, nie, już mam trochę tego redstone'a za dużo, słuchajcie, trochę już tego redstone'a mamy za dużo, więc na razie sobie ten redstone odpuścimy, słuchajcie, na razie sobie ten redstone'ik, myślę, odpuścimy. Czy mamy jakieś, mamy pokruszony łupek. Mam jakąś wodę, może wejdziemy sobie wyżej, to będzie tam jakiś, słuchajcie, węgiel. To się go wykopię przy okazji. Chciałem tak w miarę bezpiecznie, dobra, super, okej, dobra, teraz już jesteśmy w miarę, słuchajcie, bezpiecznie. Tam jest jakieś żelazo, żelazo nam się na razie tak, słuchajcie, nie przyda, tutaj jest jakaś ciemna jaskina. Mam wrażenie, że ja tu byłem, ale nie jestem. Baśka, nie! Baśka! Baśka, ja wiem, że jest ciemno! Baśka! Nie! 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 No, Baśka, myślałeś, że mnie pokonasz. To się przeliczyła. Wykopmy, wykopmy. Może się jakiś redstone przyda, słuchajcie. Może będziemy mieli jakiegoś tradera, który będzie się chciał wymienić właśnie za redstone. Kto po prostu to wie? Nikt tego nie wie. Nawet ja tego nie wiem. Wy tego nie wiecie. Nikt tego, słuchajcie, po prostu nie wie. Więc lepiej mieć niż nie mieć. O, tak chciałem powiedzieć. Normalnie, lecimy tutaj, patrzymy, czy tutaj czegoś ciekawego nie ma. Tutaj coś ciekawego jest. Może, słuchajcie, tutaj. Ale dziura, słuchajcie, potężna. Tam jest zombie wieśniak, o matko. Ej, dobry, dobry, a tutaj coś może będzie. Dzień dobry, panie zombie wieśniaku. Dzień dobry, panu. Ja wiem, że pan by chciał mnie ugryźć. No, 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 no. Nie, 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 nie wolno, nie wolno. Ale słuchajcie emocje, ale bym tam zledał. Słuchajcie, nie, wychodzimy stąd. Tam jest po prostu jakiś totalny kataklizm. Ja tam nie wchodzę, słuchajcie, ja tam dzisiaj nie wchodzę. Nie wchodzę, to jest po prostu wyprawa. Normalnie już w full diaksowym chyba secie, słuchajcie. Mamy pierwsze diamenty, jestem, słuchajcie, tak z tego dumny. Mamy pierwsze nasze diamenty. Mamy trochę żelaza, trochę mało tego żelaza. No ale nie będę narzekał, słuchajcie, nie będę narzekał. Nie byłem jakoś głęboko, tam pewnie by było więcej tego żelaza. Ale na razie, słuchajcie, nie będziemy tam, myślę, wchodzić. A tu coś ciekawego mamy? Coś może jakoś gdzieś, wiecie? No, zawsze można zobaczyć, nie? Tu jest, mamy jakieś tutaj, rozumiecie? Tutaj może coś jakoś, gdzieś, kogoś, może coś jakoś. Ja bym przytulił jakieś żelazo. Ja bym, słuchajcie, jakieś żelazo. Normalnie. Zenek, a co ja ci mówiłem? Nie, 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 nie. No. Dobry Zenuś, posłuchał się mięty Zenuś. No i Zenuś na tym teraz wyszedł po prostu tak w miarę, tak, słuchajcie, tak w miarę. Dobra, słuchajcie, wykopiemy sobie to. Nie chcę wrócić do chałupy, wiecie, tak kompletnie tylko z diamentami, no. Przydałoby się jeszcze może właśnie takie, taką miedź przynieść też, słuchajcie. Może się przyda, może zrobimy sobie tego lightning roda. Nie pamiętam, jak to się po polsku nazywa. Węgiel, o, węgiel się przyda. Węgiel, ja, jo, węgiel jak najbardziej. Jo, węgiel, ja, węgiel, wągla. Węgiel, kanapka z węglem. Panie Zenonie, ale ja prosiłem pana. Nie, panie Zenonie, proszę mi tutaj nie tańczyć bregederensa. Ło! 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 Jak ja to przeżyłem? Ło! Tak się nie robi! Tak się nie robi, słuchajcie, tak się nie robi! Tak się nie robi, nie straszy się człowieka! Baśka, Baśka, ja ci mówiłem, a ja cię prosiłem. Nie, ja cię prosiłem. Baśka, ja cię prosiłem. O, dzień dobry, panie Zenonie. Dzień dobry. Ale ja już stąd wychodzę. Ja już wychodzę. Czy pan mi wyrzucił węgiel? Nie, słuchajcie, nie ogarnam. Czy on mi wyrzucił węgiel? Taka normalnie poświata mi. Normalnie myślałem, węgiel mi wyrzucił, nie? Wybuchnąłeś, ty. Dobra, słuchajcie, wychodzimy stąd. Opuszczamy ten interes, słuchajcie. Taki z nimi interes, że oni po prostu cały czas się tutaj wybombiają w powietrze. Taki z nimi tutaj, słuchajcie, jest normalnie interes. A my takiego interesu, słuchajcie, robić, słuchajcie, nie będziemy. No bo po co nam taki interes?
interes, słuchajcie. Po co nam taki interes? A może jeszcze tu zajrzę? Nie, no ja już nie wiem, co ja mam z głową. Ja po prostu nie wiem, co ja mam z głową. Ja co chwilę szukam, normalnie już we mnie już się normalnie górnik obudził, słuchajcie. We mnie już się normalnie górnik obudził. Ja tylko węgla szukam, ja już tylko węgla szukam. Ja już nie szukam dzisiaj diamentów, ja już szukam tylko węgla. Ja już mam wszystko, co potrzebowałem. Ja mam 17 diamentów, słuchajcie. Ja mam 17 diamentów, rozumiecie? To mam 17 diamentów. To jest po prostu niesamowite, słuchajcie. Niesamowite. Moje pierwsze diamenty na miętowicach. To są pierwsze diamenty na miętowicach. Dobra, słuchajcie, lecimy, wrzucamy do domu to, co trzeba przepalić, słuchajcie, normalnie. Siema krówki, siema pieski, siema kotki. Nie mam kotków ani piesków. Będzie trzeba to skołować, słuchajcie. Będzie trzeba se normalnie, słuchajcie, skołować. Dobra, wrzucimy sobie do naszych blast furnenców, czyli pieców hutniczych, słuchajcie. Podzielmy sobie trochę tego węgla i powrzucajmy tutaj trochę do przepalenia, słuchajcie. Niech się przepala, dokładnie. Niech się przepala. Słuchajcie, wiem, co zrobię. Zrobię mój pierwszy diamentowy, słuchajcie, kill off. Diamentowy kill off. I on będzie po prostu naszą pamiątką z tego. Teraz to ja teraz jest koks. Teraz, słuchajcie, jest po prostu koks. Magnifik. Słuchajcie, magnifik. I zrobię sobie jeszcze diamentową klatę, słuchajcie. Wydam te diamenty. Zrobimy sobie diamentową klatę, słuchajcie. Mam diamentową klatę, słuchajcie. Mam diamentową klatę i tak to się powinno, słuchajcie, robić.